jakąś godzinę do autobusu i biorę się już ładnie i chcę wrócić powoli do chodzenia na uczelnię na nogach, tak jak chodziłam wcześniej, kiedy było ciepło. I co? I mam jeszcze godzinę, także muszę sobie ogarnąć książki dla dzieci, które dostałam od mojej profesor na literaturę dla dzieci i młodzieży. Zrobiłam sobie kawę i zaraz się za to zabiorę. Ogólnie dzisiaj mam trochę rzeczy do zrobienia, bo jak przyjdę, to chciałabym obejrzeć jeszcze webinar na zajęcia z ekokrytyki, bo to moje, po pierwsze to moje ulubione zajęcia. Później mam w planie zrobić smoothie. Nie wiem, czy to jest jakiś super duży plan, ale zabieram się za to od soboty i w sumie jakoś tak się zawsze układało, że nie miałabym gdzie tego smoothie wcisnąć. Później będziemy robić obiad, makaron w sosie z buraków. Nie wiem, czy coś jeszcze muszę zrobić. No jutro chyba coś z angielskiego. I na pewno chciałabym jeszcze obejrzeć jakiś odcinek You, bo oglądaliśmy wczoraj, obejrzeliśmy drugi, trzeci odcinek i ten trzeci się tak skończył. Także witam w tygodniowym vlogu. Dawno w ogóle nie nagrałam vloga z uczelni. Jest nowy semestr, mam też nowe zajęcia. Dzisiaj właśnie mam poetkę stosowaną, literaturę dla dzieci i młodzieży, warsztaty pisarskie. Nie wiem, czy mam w tym semestrze więcej zajęć, czy nie, ale trochę mi się tak wydaje, przez to chyba, że jakby mam zupełnie inne godziny i też miałam jeden dzień cały zdalnie, więc może dlatego wydawało mi się, że tego jest mniej. Nie wiem, co jeszcze chciałam powiedzieć. Ostatnio strasznie wpadają mi rzęsy i strasznie drażnią moje oczy, więc stwierdziłam, że spróbuję przez jakiś czas ich nie malować w ogóle, żebym nie musiała ich trzeć przy zmywaniu makijażu, tylko, nie wiem, zadbam o nie. Właśnie stałam i mówiłam przez kilka minut, nie włączając nagrania, but never mind. Muszę się teraz spieszyć, bo zaraz mam autobus. Nienawidzę lakieru do włosów. Przysięgam. Tylko ja używam jakby najmniej, ile trzeba. Ten sweter, te spodnie. Jakby sweter kupiłam totalnie przez przypadek, bo kupiłam go, jak jechałam do fryzjera i miałam tam jeszcze 10 minut czy 15 do autobusu. Przystanek był zaraz koło Lumpa i weszłam tam. I było 55% przeceny. To było zaraz przed nowym towarem praktycznie chyba. I nie sądziłam, że cokolwiek znajdę. W sumie nie planowałam, po prostu weszłam tam, bo było zimno i chciałam jakoś zabić ten czas. I zobaczyłam sweter i pomyślałam, że muszę go kupić. I go kupiłam. Tak samo te spodnie, to są moje wymarzone spodnie. Chciałam takie spodnie już od x czasu i znalazłam je ostatnio w Lumpie nowym, który jakby odkryliśmy, znaleźliśmy. I kupiłam je i jestem w nich zakochana i powiedziałabym coś więcej, ale naprawdę muszę się spieszyć, bo ostatnio spóźniłam się, to było w zeszłym tygodniu, we wtorek, spóźniłam się na dwa autobusy. Slay. Wybierz artykuł. Oczywiście, że musiało zacząć padać akurat wtedy, kiedy wyszłam z autobusu i ze sklepu. To jest smoothie. W sumie to jest bardziej koktajl niż smoothie, bo miałam tylko jednego banana, wlałam z dużo mleka i wlałam jeszcze gorącą wodę, żeby rozpuścić, znaczy jakby rozpuścić, trochę rozmrozić truskawki, bo były wyjęte zaraz zamrażarki, a my tutaj też nie mamy takiego dobrego blendera, więc you know, gotta do what you gotta do. Naolejowałam sobie włosy i dlatego wyglądam tak dziwnie. W każdym razie to jest life changing i robię to za każdym razem, jak mam w planach myć głowę. Staram się tak co najmniej 4 godziny w tym siedzieć. Zazwyczaj zapominam, że w ogóle mam to zrobić, mimo że dosłownie robię to co najmniej 2 razy w tygodniu. Więc powiedzmy, że tak 2-3 godziny, no to jest tak mniej więcej, ile ja spędzam z tym olejem na włosach. Kiedyś robiłam to na noc, ale też wtedy ciężej jest trochę jakby faktycznie wejść w taką rutynę, no bo wiadomo, że trzeba umyć włosy rano. A nie zawsze jest na to czas. I jestem prawie pewna, że co najmniej w 80% właśnie to regularne olejowanie
uratowało moje wołające pomstę do nieba cienkie włosy, które mi powypadały po moich świetnych pomysłach z farbowaniem. Także idę teraz obejrzeć wywiad z ekokrytyki. Jestem trochę zaskoczona, bo jest krótszy niż myślałam. Także wywiad. Webinar. Update czytelniczy. Czytam teraz Cień i Kość, bo wyszedł drugi sezon na Netflixie. Ja obejrzałam pierwszy i chciałam przeczytać. Z jednej strony chcę obejrzeć teraz serial, bo wiem, że im więcej osób go teraz obejrzy, bo jest na Netflixie, więc to naprawdę się liczy. Wiem, że ma powstać spin-off Six of Crows i jeśli ten sezon się dobrze sprzeda, więc jakby chcę, tak walczę ze sobą trochę, co zrobić. Oglądać drugi już, czy poczekać, aż przeczytam. Także myślę, że jak skończę ten webinar, to właśnie poczytam trochę. W sumie na jutro chyba nie mam aż tak dużo rzeczy do zrobienia, jedynie może angielski. Piszcie w komentarze, żeby Zbyszek założył kulinarnego Instagrama. Food content. Free food video. Totalnie zapomniałam, że nagrywam on my way na WF, które mam o 8 rano dzisiaj. Mam okienko, planuję czytać. Może obejrzę Miraculum, bo mam dwa odcinki pobrane. So... Have a nice day! Tripod, bo ten już mi się zepsuł i jest tak niestabilny, że boję się jakkolwiek go układać. Wróciłam z galerii i potrzebuję podzielić się moim doświadczeniem. Ogólnie nie nagrywałam nic za bardzo. Mam tylko jeden klip, który później pokażę. Z jednej strony nie byłam pewna, czy w ogóle można, ale potem widziałam, że ludzie wyciągali telefony i nagrywali normalnie, czy tam robili zdjęcia, więc... Miałam chwilę zawahania, ale później uznałam, że to są w ogóle moje ulubione zajęcia. Chciałabym w pełni się skupić na tym, że to jednak zajęcia, a nie na tym, że nagrywam i czy ładny kadr zrobiłam danego obrazu, czy jakiejś tam formy sztuki, więc stwierdziłam, że nie będę nagrywać. W sumie było warto, była wystawa ogólnie o węglu. Jakby ja dawno nie byłam w ogóle w żadnej galerii, ani w żadnym muzeum, więc sama ekspozycja, zwłaszcza, że dużo rzeczy było tak typowo czarno, białych, czarnych i fajnie kontrastowało to z białymi ścianami. To było dla mnie coś cudownego i jeszcze mieliśmy takie zajęcia jakby prowadzone tam. Mieliśmy takie zadanie, właśnie jakby najpierw pozwoliła nam się rozejrzeć po całej galerii. Fajne to było tyle, że nie narzuciła nam żadnego toku myślenia, tylko mogliśmy wędrować między dziełami i różnymi formami sami, z naszymi własnymi przemyśleniami. I dopiero później ustawiliśmy się w kręgu i dobraliśmy się w grupy, bo jakby każdy miał zapisać na karteczce jedno słowo, które mu się kojarzy albo z jakimś ogółem, albo w ogóle właśnie z wszystkimi pracami, albo z jakąś konkretną. I potem dobraliśmy się w grupy i mieliśmy wybrać właśnie jedno słowo i stworzyć na podstawie tego jakieś dzieło, umieścić gdzieś między tymi już gotowymi eksponatami, żeby się właśnie też wpasowało, żeby zagrać też tym miejscem położenia. Ja wybrałam słowo właśnie bezradność i potem skorzystaliśmy z tego słowa, bo jakoś wydawało mi się to takie nieuniknione, prowadzące dopiero po poznaniu naszego słowa dała nam jakiś przedmiot, coś, z czego mieliśmy stworzyć nasze dzieło. I my dostaliśmy krzesła, co myślę, że było po prostu idealne. Bardzo mi się podobało, jestem bardzo zainspirowana w tych zajęciach. No i później poszłam się do antykwariatu, jak to ja, bo jestem w mojej kupowanie książek era i kocham chodzić do tego antykwariatu, który znacie z poprzedniego filmu. Kupiłam, jakby jak z Magdą zobaczyłyśmy tę książkę, to po prostu od razu wiedziałyśmy, że ktoś musi ją kupić.
do pracy. Strasznie. W końcu wyszło słońce. No nie wiem, jakoś czytałam teraz. Jadam na szybko jakiś makaron, żeby nie iść jakby głodno do pracy i... Także to tyle z jakichś ciekawszych rzeczy, które się dzisiaj stały. Prawie skończyłam w sumie Cień i Kość. Zostało mi chyba 100 stron. Jutro też jadę do domu, ale dopiero wieczorem, na pewno w pociągu, o ile usiądę, bo czasami to jest problem, żeby z Katowic, pociągu z Katowic do mnie usiąść, jak się nie jedzie, nie wiem, o 8 rano, dlatego ja po prostu uwielbiam jeździć o 8 rano, ale jeśli usiądę, to pewnie będę czytać. Nie wiem, do pracy totalnie, jeśli chodzi o malowanie się, robię totalne minimum. Zwłaszcza teraz, kiedy w sumie, kiedy nie maluję nawet tych brwi i tych rzęs. Jeszcze na początku jej przestałam malować, to je podwinęłam zalotką i tak, ale myślę, że jakby podwinięcie ich zalotką jest dużo bardziej jakby szkodliwe niż sama maskara. Zobaczymy, czy to coś da. Zamówiłam odżywkę i jakby ja wiem, że ja zdaję sobie sprawę, że rzęsy rosną z odżywką tylko kiedy się jej używa. Ale zobaczymy, bo akurat była na przycenie. Ona jest jakby podobno na 3 miesiące, także jakby może po tych 3 miesiącach stwierdzę, że jakby jest warta kupowania jej co 3 miesiące i będę ją stosować. Ja po prostu nienawidzę nosić maskary. Nieważne jaką maskarę bym nie kupiła, to ona mi się sypie i moim marzeniem po prostu byłoby, gdyby moje rzęsy urosły na tyle bardzo, żebym nie musiała nosić maskary. I zastanawiałam się nad tym, czy faktycznie na przykład kupowałabym tą odżywkę powiedzmy do 3 miesiące, a nie kupowała w ogóle maskary, czy to mnie nie wyjdzie w jakoś chociaż podobnym stopniu. Zobaczymy. Na koniec, wyglądam prawie tak samo jak na początku, oprócz tego, że mam zakryte wory pod oczami. Thank you.